Wyobraźmy sobie, że mamy okrągły stół i przy tym okrągłym stole mamy trzy krzesła. Mamy trzy krzesła przy okrągłym stole. Powiedzmy, że te krzesła mają nawet numery 1, 2, 3. I teraz mamy trzy osoby, powiedzmy, że nazwę te osoby ABC, to mogą być na przykład pierwsze litery ich imion, które chcemy posadzić przy tym stole na tych krzesłach. No i teraz zastanawiamy się na ile sposobów ja mogę te trzy osoby na tych trzech ponumerowanych krzesłach posadzić. No, jak zwykle, zachęcam Cię, wciśnij pauzę, spróbuj samodzielnie zastanowić się nad rozwiązaniem tego zadania, zanim razem to zrobimy. No dobrze, a jak to razem zrobimy? No, możemy tutaj próbować wypisywać te wszystkie konfiguracje. Czyli powiedzmy, że mam ten stół, mam te trzy krzesła, i teraz sadzam te osoby. Powiedzmy, że tutaj posadzę osobę A. Tutaj posadzę osobę B, a tutaj osobę C. No, to jest jedna możliwość. Ale są inne możliwości. Powiedzmy, że posadzę je tak, że tym razem w tym miejscu usiądzie osoba B, tutaj osoba A, tutaj osoba C. I tak dalej, mógłbym wypisywać, mógłbym rysować te stoły tutaj i wypisywać te możliwości. No, ale spróbujmy to zrobić bardziej systematycznie, no bo tutaj. Mogę wypisywać, może w pewnym momencie się okazać, że zaczną się powtarzać, albo może się okazać, na przykład, że skończą mi się pomysły, ale nie będę pewien, czy już narysowałem wszystkie możliwości. To jak można to zrobić bardziej systematycznie? Bardziej systematycznie zrobiłbym tak, że na przykład narysowałbym sobie tutaj te trzy miejsca puste, jako że to są te trzy krzesła: jeden, dwa, trzy. I teraz będę się zastanawiał na ile sposobów można po kolei obsadzić każde z tych krzeseł. Oczywiście tutaj już nie widzimy tego okrągłego stołu, ale to jest wszystko jedno, dlatego że te krzesła mają numery. Mogę łatwo przetłumaczyć to obsadzenie, kto siedzi na pierwszym, kto siedzi na drugim, kto siedzi na trzecim, na to, jak one siedzą przy tym stole, no bo te krzesła są ponumerowane. No właśnie, do no zróbmy to systematycznie. W pierwszym kroku zastanowimy się, na ile sposobów możemy wybrać osobę, która usiądzie na pierwszym krześle. Na ile sposobów można to zrobić? No, są takie możliwości. Albo osoba A usiądzie na pierwszym krześle, i wtedy dwa pozostałe krzesła zostaną puste. Albo osoba B usiądzie na pierwszym krześle, i dwa pozostałe krzesła zostaną puste. Albo osoba C usiądzie na pierwszym krześle, i dwa pozostałe zostaną puste. Czyli mamy trzy możliwości. Jedźmy dalej. Teraz sadzamy kogoś na następnym krześle, na krześle numer dwa. Dla każdej z tych sytuacji zrobimy to oddzielnie. Czyli tak, jak osoba A siedzi na pierwszym krześle, to na drugim może usiąść osoba B, trzecie zostanie, zostanie puste, albo na drugim krześle może usiąść osoba C i trzecie zostanie puste. No tutaj ja zostawiam to, to miejsce puste. Oczywiście łatwo się domyślić, kto tam usiądzie, bo jak już tylko jedna osoba zostanie i tylko jedno krzesło, no to już nie ma możliwości, wiadomo kto tam usiądzie. No ale na razie obsadzamy krzesło numer dwa, a potem zastanowimy się co dalej. Czyli tutaj mieliśmy dla każdej z tych konfiguracji dwie takie konfiguracje. Teraz zastanówmy się nad tym. Jak osoba B zajęła pierwsze krzesło, to na drugim krześle może usiąść albo osoba A, trzecie zostaje wolne, albo osoba C i trzecie zostaje wolne. Czyli tutaj znowu mieliśmy dwie możliwości. I teraz, jak pierwsze krzesło jest zajęte przez osobę C, no to znowu mamy dwie możliwości, bo albo mamy C, A i trzecie puste, albo C, B. I trzecie puste. Znowu są dwie możliwości. No i teraz wreszcie obsadzimy ostatnie krzesło. Czyli jak tutaj mamy już dwa pierwsze zajęte przez osobę przez AB, to osoba C musi zająć ostatnie krzesło. Nie ma innej możliwości. Jak A, C siedzą na pierwszych dwóch, to na ostatnim musi usiąść osoba B. Tutaj mamy B, A. Kto jeszcze nie siedzi? No, C jeszcze tylko stoi, więc musi usiąść na ostatnim krześle. Potem mamy B. C A C A B C B A. No i teraz wystarczy policzyć, ile tutaj wypisałem tych sposobów. 1 2 3 4 5 6. No i mam nadzieję, że nie ma wątpliwości, że rzeczywiście wypisaliśmy wszystkie możliwości, bo obsadzaliśmy po kolei wszystkie krzesła na wszystkie możliwe sposoby. No dobrze, ale rysowanie takich Wypisywanie wszystkich możliwości, wtedy kiedy tych krzeseł, tych osób byłoby więcej, może być bardzo pracochłonne. Jakbyśmy sobie wyobrazili 10 albo 100 osób i 100 krzeseł, no to łatwo sobie wyobrazić, że tych możliwości będzie okropnie dużo i wypisywanie ich wszystkich może być bardzo pracochłonne. Więc warto się zastanowić, jak można tę szóstkę, tę liczbę 6 albo jakąś inną znaleźć wydajniej. No to zastanówmy się, jak my tutaj liczyli, wypisywaliśmy te. Te wszystkie możliwości. Mieliśmy powiedzmy pierwsze krzesło, drugie krzesło i trzecie krzesło. No i teraz zastanawialiśmy się, na ile sposobów można posadzić kogoś na pierwszym krzesie, znaczy, ile mamy możliwości do wyboru obsadzenia tego pierwszego krzesła. No i mieliśmy trzy możliwości: jedna, druga i trzecia. Trzy osoby do wyboru, nikt jeszcze nie usiadł, czyli trzy możliwości obsadzenia kogoś na pierwszym krześle. Następnie dla każdego z tych sposobów obsadzenia pierwszego krzesła mieliśmy dwa sposoby obsadzenia tego drugiego, bo jak jedno było zajęte przez osobę A, to wtedy na drugim krześle mogła usiąść osoba B lub C. Jak pierwsze było zajęte przez osobę B, to na drugim miejscu mogła usiąść osoba A lub C. No i tutaj też w ostatnim przypadku mieliśmy dla osoby C na pierwszym krześle mieliśmy do wyboru a lub B na drugie krzesło. Czyli dla każdego sposobu obsadzenia pierwszego krzesła mieliśmy dwa sposoby, na jakie mogliśmy obsadzić drugie krzesło. Czyli trzy sposoby obsadzenia pierwszego krzesła razy, dlaczego, że dla każdego, dwa sposoby obsadzenia drugiego krzesła. No i wreszcie na koniec mamy tutaj w każdym przypadku już tylko jeden sposób. Obsadzenia tego ostatniego krzesła, dlatego, że jak została tylko jedna osoba, jedno wolne krzesło, to tutaj już nie było żadnej możliwości wyboru. W każdym przypadku był już tylko jeden sposób obsadzenia tego ostatniego krzesła. Ta osoba ostatnia, która zostawała bez miejsca, po prostu siadała na tym jedynym dostępnym krześle. Czyli razy jeden sposób obsadzenia tego trzeciego krzesła. Znaczy, widzimy tutaj prostą prawidłowość trzy osoby do wyboru na, na pierwsze krzesło razy dla każdego z tych wyborów dwie osoby do wyboru na drugie krzesło razy dla każdego z wyborów dwóch osób na pierwsze dwa miejsca zostaje tylko jeden sposób kogo możemy wybrać na to trzecie krzesło no jak pomnożymy 3 razy 2 razy 1 no to dostaniemy liczbę 6 no i to się zgadza rzeczywiście z tym co tutaj wcześniej wypisaliśmy no właśnie ale zastanówmy się co by było gdyby tych krzeseł było więcej na przykład 5 dla pięciu krzeseł wypisywanie tych wszystkich możliwości mogłoby być już bardzo pracochłonne. Zaraz się przekonamy, ile jest tych możliwości, bo sobie to obliczymy stosując analogiczne rozumowanie do tego, które tutaj pokazałem. Tylko już nie będę wypisywał wszystkich możliwości, tylko pomyślę tak. No, na pierwsze krzesło tym razem do wyboru mam pięć osób, które mogę posadzić, czyli wybieram jedną spośród pięciu osób na pierwsze krzesło. Następnie, jak już pierwsze jest obsadzone, zostają cztery osoby, spośród których mogę wybrać tę, która usiądzie na drugim krześle. Czyli dla każdego wyboru osobu, osoby na pierwszym krześle mam cztery możliwości, cztery wybory osoby, której, którą mogę posadzić na drugim krześle. Jak już dwa pierwsze są zajęte, to dla każdego z tych sposobów obsadzenia dwóch pierwszych krzeseł zostają mi trzy osoby, które jeszcze nie mają miejsc, spośród których mogę wybrać tę, która usiądzie na trzecim krześle. Potem zostają już tylko dwie osoby, spośród których mogę wybrać tę, która usiądzie na czwartym, no i zostaje potem jedna osoba, jedno krzesło, czyli tutaj już nie ma możliwości wyboru. Czyli widzimy, że tych sposobów obsadzenia pięciu krzeseł przez pięć osób jest tyle, no ile to jest? 5 razy 4 to jest 20, a to już liczyliśmy, to jest 6, 3 razy 2 razy 1. 20 razy 6 to jest 120. Czyli widzimy, że tutaj jest aż 120 możliwości. No to łatwo się domyślić, że wypisywanie ich wszystkich byłoby bardzo pracochłonne, ale bez wypisywania potrafiliśmy to obliczyć. No i widzimy tutaj taką fajną prawidłowość, że mamy iloczyn kolejnych liczb. Zaczynamy od pięciu, potem mnożymy przez liczbę o 1 mniejszą o jeden mniejszą, aż dojdziemy do 1. Czyli 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1. No i taki fajny iloczyn kolejnych liczb całkowitych ma, swoją, ma swoje znaczenie, żeby nie wypisywać takich długi iloczynów, zwłaszcza kiedy jest ich więcej. I to się oznacza symbolem Silnia. Silnia, czyli taki wykrzyknik. 5 silnia, 5 z wykrzyknikiem, to znaczy właśnie iloczyn liczb. Od 5 po kolei aż do jedynki. Tutaj to jest 3 silnia, jak się łatwo domyślić. Zaczynamy od trójki. No, co to jest na przykład 6 silnia? 6 silnia to jest 6 razy 5, razy 4, razy 3, razy 2, razy 1. Tyle byłoby sposobów obsadzenia 6 krzeseł przez 6 osób. Widzimy, że to jest 6 razy więcej niż 120, czyli 720. Czyli widzimy, że liczba sposobów obsadzenia bardzo szybko rośnie wraz z ilością osób i krzeseł.